Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejną częścią kosmetycznych ulubieńców, oczywiście z poprzedniego roku. I dzisiaj zajmiemy się pielęgnacją włosów. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja na temat włosów mam po prostu małego chysia. Kupuję bardzo wiele produktów, bardzo dużo rzeczy mi się sprawdza. Ale wiadomo, niewypały kosmetyczne też się u mnie zdarzają. Natomiast dzisiaj pokażę Wam to, co bardzo lubiłam w zeszłym roku, to, co się u mnie sprawdziło super. No i na pewno będę do tych produktów powracać, dopóki wiadomo, producent nie zmieni formuły i nie zdecyduje się, czy dalej zostawia produkt w sprzedaży, czy nie. Nie zdziwi Was pewnie fakt, jak pokażę Wam szampony z Yves Rocher. Dla mnie to są szampony bardzo, bardzo dobre. Tutaj akurat zostawiłam sobie dwa puste opakowania. Jednym z nich był szampon nadający zwiększający objętość praktycznie u nasady z wyciągiem z malwy i powiem Wam, że rzeczywiście włosy po umyciu były takie bardziej puszyste, co wiązało się właśnie z tym, że wydawało się, że ich jest znacznie więcej. Także dla mnie produkt świetny, nieobciążający, nieobklejający włosów, natomiast ja powiem Wam, włosy myję codziennie, więc ja nie wiem, czy szampony przetłuszczają włosy, czy nie, dlatego że ja włosy myję co dzień, tak robię chyba od 15 lat, nic się w tym temacie nie zmieniło i tak pewnie już zostanie. I tu mam drugą wersję z ziarnami gombo. Dla mnie ten szampon to było po prostu mistrzunio, świetny produkt. Muszę Wam powiedzieć, że po użyciu samego szamponu włosy już były gładkie i miękkie i nie wymagały odżywki. Niestety ten szampon jest bardzo często wykupiony na stronach Yves Rocher, ale jeśli będę robiła jakieś zamówienie kolejne właśnie z tych produktów, to na pewno ten szampon z ziarnami gombo znajdzie się w troszkę większej ilości niż jedna sztuka. Dla mnie produkty świetne, 300 ml na jakiś czas wystarcza, no ale jak wiecie, myję się włosy codziennie, no to te szampony nie są jakieś mega zbyt wydajne, a jeszcze jak się ma wspólniczkę, no to już w ogóle. No i następne szampony, jakie Wam, kochani, pokażę, to będą szampony oczywiście z Balea. U mnie produkty z Balea też się świetnie sprawdzają. To są niedrogie kosmetyki, stacjonarnie niestety nie są tu u mnie już dostępne, ale od czego jest internet, tam zawsze można wiele produktów sobie zakupić. I tu mam taką wersję rodzinną, do codziennego mycia, o zapachu przepięknie owocowym. Gęsta konsystencja, dość wydajny, bo to jest ta duża pojemność, przepięknie pachnie owocami. Bardzo fajny szampon za niewielkie pieniądze. Natomiast w zeszłym roku odkryłam również szampon kokosowy i dla mnie to było mistrzunio. Powiem Wam, że to był szampon, po którym ja również nie musiałam nakładać odżywki. Tak przepięknie włosy były wygładzone i umyte, że byłam zaskoczona, dlatego że ja mam włosy farbowane. A jak wiecie, włos farbowany jest raczej szorstki, jest ciężki do rozczesania, a po tym szamponie było super. Także szampony z Balea jak najbardziej Wam też polecam. No i nie może zabraknąć też szamponów z Garniera z tej serii Fructis. Miałam tą pomarańczową, miałam też różową serię. Oba szampony jak dla mnie świetne, na pewno kolejne się pojawią w moich zakupach. Przepięknie pachną, mega gęste, dość wydajne, bo to jest 400 ml. Bardzo fajnie szampon oczyszcza skórę głowy i włosów. Nie przesusza, nie plącze, nie wiem czy przytłuszcza, dlatego że ja myję włosy codziennie i u mnie żaden szampon włosów nie przytłuszcza. W każdym razie do tego szamponu na mur, beton powrócę i mogę je Wam spokojnie polecić. No i teraz może zajmiemy się odżywkami. Odżywki wiadomo z Yves Rocher. To jak dla mnie dalej kolejni ulubieńcy z zeszłego roku. Myślę, że w tym roku pewnie też się jakieś produkty pojawią w zakupach. No i tradycyjnie mam tutaj odżywkę z żożoba i mam tutaj z wyciągiem z owsa. Dla mnie przyjemnie pachną, różne opinie słyszałam w internecie, że przetłuszczają, że śmierdzą babcinie. Natomiast dla mnie pachną odżywki bardzo przyjemnie. Wiadomo, 150 ml. Nie wystarczy nie wiadomo na jak długo, przy codziennym stosowaniu. Natomiast ja te odżywki bardzo lubię, one u mnie nie przetłuszczają, nie przeciążają włosów, tak jak większość odżywek takich zwykłych, drogeryjnych. Dla mnie produkty świetne, nie zawierają silikonów, to też jest dla mnie dużym plusem, ponieważ nie obklejają tych włosów, nie zostają taką tłustą warstwą na włosach, także dla mnie świetne. Kolejne, myślę, opakowania za jakiś czas pewnie pojawią się w zakupach. Także te odżywki ja Wam też bardzo polecam. Bardzo lubię też odżywkę z Balea, ale tą odżywkę taką z olejkiem arganowym. Ona jest troszeczkę mocniejsza od tych tradycyjnych brązowych. Przepięknie pachnie, tak kakaowo-budyniowo. Tu jest normalnie 200 ml i to jest forma już taka bardziej gęsta, treściwa. Tu musicie już uważać z tą odżywką, bo jak za dużo jej nałożycie,
no to niestety włosy będą przetłuszczone zaraz po umyciu. Dla mnie produkt świetny, on jest też bez silikonów, co dla mnie ma duże znaczenie. Ja generalnie nie lubię w produktach silikonów, bo niestety zapychają moją skórę na ciele, na twarzy, ale i również włosy wyglądają później źle. Więc zwracam uwagę właśnie, żeby nie było tych silikonów w składzie. Dla mnie produkt świetny, oczywiście zamawiany przez internet, bo inaczej już nie mam możliwości. I moja ulubiona odżywka, odkrycie zeszłego roku, chyba Kryktons, tak to się wymawia, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest odżywka do typowo brązowych włosów, w cenie regularnej około 20 zł, ale można ją złapać na promocji. Świetny produkt, bardzo ładnie wygładza włosy, ułatwia rozczesywanie, duża pojemność, na jakiś czas wystarcza i ona jest w kolorze brązowym. Niestety trochę paskudzi wannę, ale wiadomo, to się da wszystko zmyć. W każdym razie włosy są przepięknie wygładzone. Ja mam dzisiaj też na włosach tą odżywkę. Bardzo ją lubię, świetnie pachnie, włos pięknie wygląda, także czego chcieć więcej. Oczywiście kolejne opakowania będą się u mnie pojawiały w zakupach i w denkach. No i nie może też zabraknąć odżywek bez spłukiwania, które używam też przy codziennym myciu włosów. I mówię tutaj o odżywkach z Marion i odżywkach z Glisku, do których ostatnio powróciłam. Jak wiecie, odżywki z Marion u mnie się pojawiały bardzo, bardzo często. To są fajne odżywki za fajną cenę, bardzo ładnie pachną. I jest fajna wersja też rozświetlająca, chyba niebieska. Przepięknie włosy są właśnie nabłuszczone, rozświetlone. Bardzo często właśnie pisałyście pod filmikami, że mam fajne błyszczące włosy. To właśnie była zasługa odżywki z Marion, tylko że tej niebieskiej. Naprawdę Wam polecam. Przepięknie pachnie ta różowa, rozświetlająca włosy. Jest jeszcze do włosów farbowanych typowo. I to są generalnie trzy, które ja lubię. Różowa, niebieska i fioletowa. Miałam też żółtą, miałam też pomarańczową, natomiast tamte niekoniecznie. Te trzy jak najbardziej. Wiadomo, jak nałożycie produktu za dużo, no to włosy będą automatycznie przetłuszczone, oklapnięte, więc z tym produktem również trzeba uważać. Tu jest 150 ml, więc na jakiś czas wystarcza. No i powróciłam jakiś czas temu właśnie do gliskurów. Kiedyś, lata temu używałam tych produktów. Później od nich odeszłam, miałam wrażenie, że nic nie robią na moich włosach. Ceny były dość wysokie, jeśli chodzi o takie psikadełko na co dzień do włosów. Natomiast powiem Wam, że ostatnio właśnie powróciłam. Tu już mam dwie skończone buteleczki. Kolejną kupiłam, kolejną używam. Świetne produkty, bardzo ładnie włosy wyglądają. Natomiast też musicie tu uważać, żeby za dużo nie napryskać na włosy, bo niestety jest to dość ciężka formuła i może Wam obtłuścić włosy. Bardzo pięknie pachną, ułatwiają rozczesywanie. Tu jest normalnie 200 ml. Produkt jest taki tradycyjny z atomizerem. Dla mnie produkt świetny i myślę, że przez ten cały następny rok będą te odżywki ze mną. No i zostając jeszcze przy olejkach, wiadomo, olejek z Marion. To są olejki, które ja używam bardzo, bardzo długo. To jest też nasza polska firma. To są te olejki orientalne. Kupuję za każdym razem inny zapach, żeby mi się to nie znudziło. 30 ml, natomiast to jest bomba niestety silikonowa, ja wiem. Natomiast to doskonale zabezpiecza końce włosów przed rozdwajaniem. Jak wiecie, dłuższe włosy obcierają się o szaliki, o kurtki, o odzież, którą nosicie, sweterki. Więc żeby się nic nie działo na tych końcach włosów, żeby nie rozdwajały się, zawsze nakładam dwie pompki na końcówki włosów po umyciu. I dla mnie to jest produkt rewelacyjny. Natomiast no wiadomo, chciałabym spróbować czegoś innego. I takim moim odkryciem było właśnie serum nabłyszczające z Avonu. To też kupiłam, kochani, z czystej ciekawości. Nie wiedziałam, jak się to u mnie sprawdzi. Natomiast już mam chyba trzecią buteleczkę zakupioną. To jest też produkt, który ma 30 ml. Przepięknie pachnie owocowo. Tu jest też normalnie taka tradycyjna, widzicie, pompeczka. I tego nakładam tylko jedną pompkę na dłonie i nie więcej, dlatego że to jest bardzo tłusta, oleista formuła, która może niestety Wam przytłuścić włosy od razu. Natomiast włosy są też właśnie fajnie zabezpieczone na końcach włosów. Przepięknie wyglądają, delikatnie pachną. No i cóż, kolejne opakowanie mam i będę używać. Zostaniemy jeszcze przy zwiększaniu objętości i termoochronie. I to jest też produkt, który bardzo często widzicie na moim kanale. To jest oczywiście Marion i to jest ten produkt, który zwiększa objętość, ale również ma termoochronę. I rzeczywiście powiem Wam, że z tą termoochroną musi coś być, dlatego że ja włosy myję co dzień,
i co dzień suszę suszarką. A więc podejrzewam, że te moje włosy dawno byłyby jakieś sianowate i zniszczone. Natomiast produkt jest świetny, nadaje delikatną objętość u nasady. Też go używam codziennie, kupuję jedno opakowanie, kończy się, kupuję następne, używam. Bardzo delikatnie pachnie, no i wiadomo, tego produktu też spyskuję troszkę u nasady właśnie włosów, później modeluję szczotką i jest dla mnie super. Także kolejne oczywiście opakowania będziecie widzieli, bo jak na razie się z nim nie rozstaję. Nie może też zabraknąć w ulubieńcach mojego ulubionego produktu do stylizacji włosów. Tu pokazuję Wam akurat małą pojemność Hegronu, tego żelu w sprayu. Dla mnie idealny lakier do włosów. Nie szukam zamienników, używam go praktycznie chyba od 10 lat i myślę, że jeszcze długo, długo ze mną zostanie. Żaden u mnie lakier niestety nie działa, nie trzyma moich włosów w ryzach, a jak spyskam większą ilość lakieru na włosy, no to niestety robi się kask na włosach, a ja tego nie lubię. Ja generalnie potrzebuję zawsze spyskać delikatnie grzywkę, żeby ona mi się nie rozsypywała na twarz, bo tego bardzo nie lubię i ten produkt do tego sprawdza się idealnie. Także ja go polecam, u mnie się sprawdza, no ale wiadomo, też każdy ma inne włosy i wymaga innego utrwalenia fryzury. No i została mi jeszcze woda brzozowa z Isany. Produkt, który też bardzo często u mnie gości na kanale. To jest rzecz, którą ja używam praktycznie co dzień wieczorem, wcierając sobie w skórę głowy, żeby właśnie wzmocnić włosy, żeby tak nie wypadały. W każdym razie przyjemnie pachnie ziołowo. Troszkę się bałam, bo to jest woda brzozowa. Mnie niestety pyłki brzozy uczulają, ale powiem Wam, że z tym produktem bardzo się lubię. To jest też, nie wiem, które już moje opakowanie. Generalnie powiem Wam, że ja przelewam sobie to do takiego opakowania z psikadełkiem. Przez 3-4 tygodnie używam właśnie tej wody. Wcieram w skórę głowy codziennie wieczorem. Rano normalnie myję włosy, nic się nie dzieje. Później robię sobie tydzień, 2 tygodnie przerwy i powracam. Ta woda brzozowa zastąpiła moją ulubioną wcierkę Jantar. Niestety wcierka Jantar po zmianie formuły zupełnie się u mnie nie daje, a wręcz przeciwnie, po prostu uczula moją skórę głowy. Także Jantaru niestety ja już Wam nie mogę polecić, ale tą wodę brzozową z Isany jak najbardziej. No i została mi jedyna maseczka, którą mam tu do pokazania. Mam nadzieję, że światło się tu nie odbija zbytnio. Oczywiście to są maski z Carlosa. Tu mam akurat z figami. Dla mnie maseczki świetne, za rozsądną cenę, mega pojemność. Przepięknie włosy są wygładzone, nawilżone. Bardzo często ja tą maseczkę wzmacniam sobie właśnie olejkami. Dodaję olej kokosowy, migdałowy z orzechów, oliwę z oliwek. Nakładam wtedy taką mieszankę przynajmniej na pół godziny na włosy. I później włosy, wiadomo, spokojnie myję. Staram się przynajmniej raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie zrobić sobie taką maseczkę wzmocnioną. Natomiast sama maseczka też świetnie działa. Przepięknie włosy są wygładzone, takie dociążone, ale nie obciążone. Myślę, że kolejne opakowania maseczek z Carlosa na pewno w tym roku się pojawią, dlatego że tą już mam na wykończeniu. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pielęgnację włosową, o moich ulubieńców kosmetycznych z zeszłego roku. Dajcie znać w komentarzach, czy coś mieliście z tych produktów, czy coś używaliście, czy coś się u Was sprawdziło, a może niekoniecznie. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze pod filmem. A dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!